Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. I już zapowiadany nasz gość, pani premier Beata Szydło, eurodeputowana obecnie. Witamy serdecznie, pani premier. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Widzę wielki ruch za pani plecami. Bruksela czy Strasburg? No Bruksela, tydzień komisyjny, przygotowujemy się, jutro zaczyna się mini sesja, więc dzisiaj rzeczywiście sporo pracy w Parlamencie Europejskim. Ja zanim przejdę do tematów bieżących, to chciałbym zapytać o to, co chyba Polską wstrząsa od kilku tygodni. Nieprawdopodobny atak na papieża i to mówię w liczbie... Może powiedzieć to w liczbie mnogiej, prawdopodobnie ataki na papieża, bo po materiale TVN pojawiły się już, ja to obserwuję w mediach społecznościowych, no po prostu ściek ohydnych, takich obscenicznych memów, wypowiedzi. Ewidentnie są to skąd związanych z opozycją. Jak pani ocenia to, co się stało? No to jest niebywałe, bulwersujące. Ja myślę, że wielu z nas jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie dopuszczałoby do siebie myśli, że ktokolwiek może zaatakować Jana Pawła II, wielkiego Polaka, świętego papieża, ale przecież też wiemy doskonale, że Jan Paweł II ma ogromne zasługi dla wolnego świata, dla tej części Europy, w której my żyjemy, mieszkamy. To dzięki jego działalności, dzięki jego polityce możemy dzisiaj mówić o sobie, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Dlatego uważam, że to jest oczywiście zorganizowana akcja przeciwko Janowi Pawłowi II, ale to jest również uderzenie w Polskę, w nasze wartości, w to wszystko, co jest dla nas ważne. Ja słyszałam od wielu ludzi, którzy nie są praktykami katolikami, czy nie są członkami Kościoła katolickiego, którzy są zbulwersowani i oburzeni tym, co się wydarzyło. Ale z drugiej strony myślę, że jest niezwykle takim pozytywnym odruchem to, że tak wielu Polaków stanęło po stronie papieża. Jest oburzonych tym, co się dzieje i broni jego dobrego imienia. Także sądzę, że ci, którzy zaatakowali papieża Jana Pawła II, być może nie wzięli pod uwagę tego, jaką wywołają również falę protestów tych, którzy, tak jak powiedziałam wcześniej, są po prostu oburzeni tym, co się dzieje. Pani premier, wygląda na to, że rzeczywiście ten atak nie został przemyślany z punktu widzenia politycznego, bo się nie opłacił atakującym. O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Czy zamierza pani uczestniczyć w marszu, bo 2 kwietnia są organizowane marsze, największy w Warszawie. Do tego zresztą zachęcamy najbardziej, żeby być w jednym miejscu w Warszawie. No kto nie może, niech będzie w innych miastach, ale przede wszystkim w Warszawie. Zamierza pani się dołączyć do nas? Ja słyszę właśnie o tym, że coraz więcej miejscowości, nawet takich najmniejszych, podejmuje takie działania. Będą marsze w Warszawie, będzie marsz w Krakowie, ale też wielki koncert w Wadowicach. To już wieczorem. Szczególne. Tak. To już wieczorem. Ja rozmawiałem z organizatorami tego koncertu, bo mówią, że jeżeli ktoś na przykład z Warszawy chce dojechać, to zdąży, to tak? Zdąży. Będzie 4 godziny na dojazd. Tak, zdąży i wiem też, że wielu ludzi wybiera się do Warszawy, są organizowane autokary, wyjazdy, także niech nas będzie jak najwięcej. I niech to też będzie taki marsz, w którym będziemy wszyscy zjednoczeni, solidarni i pokażemy, co jest ważne dla Polski i dla Polaków. Co ciekawe, wybierają się też na ten marsz przedstawiciele PSL-u, nawet Platformy, ale tak niżej, tak? No bo liderzy, słyszeliśmy Donalda Tuska, który w zasadzie potwierdził te fałszywki TVN-u, które tam opublikowali z esbeckich materiałów, że wprawdzie papież chronił pedofilów, ale i tak był wielki. Znaczy to jest wypowiedź żenująca, tak? Znaczy, bo jeżeli chronił, no to coś jest z nim nie w porządku. Ale najgorsze jest to, że to oni się opierają po prostu na fałszywych materiałach. Dzisiaj Rzeczpospolita opublikowała tekst, na przykład doniesienia kardynała Sapiehy pokazuje, że ewidentnie były na zlecenie czy na życzenie pani Brystygierowej, no Krwawej Luny, sfałszowane. Po prostu zrobiono materiały to w prymitywny sposób, nawet nie zwracając uwagi na daty, że to nie trzyma się kupy.
Materiały są wątpliwej wiarygodności, są sfałszowane. Były wykorzystane materiały, które były preparowane przez SB. Przecież wiemy doskonale, że Kościół był inwigilowany, że były prowadzone akcje przeciwko księżom, że również wśród księży byli ci, którzy byli opłacani przez Służbę Bezpieczeństwa i mieli rozbijać Kościół w Polsce. I te materiały stają się podstawą do atakowania papieża Jana Pawła II. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, zastanawiająca jest oczywiście ten czas, teraz, kiedy to ten atak nastąpił, w czasie, kiedy w Polsce rozpoczyna się kampania wyborcza. No i trudno nie wiązać tych faktów, nie wiązać również zaangażowania polityków opozycji czy sił wspierających opozycję w ten atak po to, żeby no właśnie wywołać chaos w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o Tuska, to on wykorzystuje Kościół instrumentalnie. Wtedy, kiedy mu to pasuje politycznie, wówczas staje po stronie Kościoła, a jeżeli nie, to staje po przeciwnej stronie. I myślę, że ludzie już to wiedzą i widzą, co się dzieje, i będzie tym bardziej to działało przeciwko Tuskowi. No ale na pewno my wszyscy powinniśmy stanąć po stronie papieża. No właśnie mówiłem o tym, czy to się opłaci, czy nie. No wygląda na to, że ktoś nie porachował, kto zaplanował, no bo TVN, który jest de facto, zachowuje się jak sztab Donalda Tuska, spowodował zamiast wzrostu, to gwałtowny spadek notowań Platformy. Ja tak dużych spadków, to muszę przyznać, że od lat nie widziałem, nie wiem czy kiedykolwiek, ale od lat w tak krótkim czasie. No Platforma od grudnia według Kantaru, czyli no, taki pracownik, który zawsze najlepsze wyniki dawała Platformie, straciła 1/3 swojego poparcia. Tak, z 32 do 22% zjechała, a od miesiąca 6%. To są ogromne, to są już takie straty, które dotyczą twardego elektoratu, tak? Bo to widać wyraźnie, że tam strukturalnie już ten elektorat został naruszony. Część po prostu odchodzi od Platformy. Dla wielu ludzi, którzy do tej pory popierali Platformę, przecież Jan Paweł II jest niezwykle ważną postacią. Przecież wygląda na to, że mam jakiś problem techniczny z połączeniem. Mam nadzieję, że uda nam się znowu połączyć. Mówiłem to, może przypomnę, o sondażu. Mamy kilka sondaży, z których wynika, że poparcie dla PO zjechało. W tej chwili według Kantaru, czyli pracowni, która no, zawsze najżyczliwie traktuje Platformę, PiS ma 30%, Platforma 22%, pozostałe partie mniej niż 10%, Lewica 8%, Polska 2050, chyba 2 na Hołowni 8%, czyli tyle samo, i Konfederacja 7%, reszta ugrupowań poniżej progu wyborczego. No i komentarze w mediach, ogromny spadek poparcia dla PO. Za to Donald Tusk w jednej sprawie zajął miejsce lidera. Otóż to jest chyba po raz pierwszy w historii, jest najbardziej nielubianym politykiem. Jemu najwięcej Polaków nie ufa w historii. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było w historii Polski. Inne sondaże potwierdzają tą prawidłowość, czyli ogromny spadek poparcia we wszystkich sondażowniach, zarówno tych, które się zachowują w miarę neutralnie, trudno je gdzieś zakwalifikować, jak i te, które wyglądają na życzliwsze dla Platformy. Wszystko to dzieje się dosłownie w ciągu paru tygodni. Dynamika jest miażdżąca, bo wyborcy tak natychmiast nie reagują. To jest tak, że muszą przetrawić informacje i te spadki widać dopiero po paru tygodniach. Te parę tygodni się zaczęło i widać, że po prostu Platforma na dzisiaj to się żegna z możliwością przejęcia władzy nawet jakiejkolwiek koalicji. Zyskują partie w większości sondaży o konserwatywnych wyborcach, tak, uzyskuje PiS. Zyskuje nie wszędzie, bo w Kantarze nie, ale w pozostałych tak. Zyskuje PSL, zyskuje Konfederację bardzo. To oznacza,
to oznacza, że reakcja jest jednoznaczna, czyli wyborcy nie kalkulują politycznie, tylko odsuwają się od tych, którzy brali udział w tym ataku. No ja mogę powiedzieć tak, że z mojego punktu widzenia jako członka Prawa i Sprawiedliwości to jestem bardzo zadowolona z tych sondaży, bo one pokazują z jednej strony, że my mamy bardzo dużą szansę na to, żeby zwyciężyć i trzecią kadencję rządzić. A to będzie dobre dla Polski, to będzie dobre dla Polaków i robimy wszystko, żeby tak się stało. Ale to pokazuje również, że właśnie Polacy są ludźmi, którzy nie pozwolą sobie odebrać tego, co jest dla nich ważne, święte, co jest wielką wartością. I to jest ta optymistyczny wymiar tej historii. I myślę, że no, można by powiedzieć tak, że Jan Paweł II, nasz wielki rodak, święty papież, czuwa nad Polską i będzie czuwał, a my powinniśmy zrobić wszystko, żeby bronić tego, co dla Polski jest ważne. Ale to, że partie konserwatywne zyskują, to jest również pewna tendencja w Europie i to jest dobry sygnał na przyszłość. I myślę, że ważne jest to, żeby te wybory w Polsce jesienią rozstrzygnęły się właśnie w taki sposób, żebyśmy mogli dalej jako Zjednoczona Prawica kontynuować nasz rząd, bo po zmianie rządu we Włoszech, a myślę, że również jest duża nadzieja na to, że i w Hiszpanii konserwatyści osiągną znaczący wynik wyborczy, sukces wyborczy, no to daje również nadzieję dla Europy i to pokazuje, że możemy jako ugrupowania konserwatywne budować w Unii Europejskiej silną koalicję, która będzie odwracała te wszystkie neoliberalne i lewackie ideologie, które teraz są tutaj po prostu forsowane. Pani premier, ale zanim konserwatyści przejmą władzę nad Europą, a przynajmniej Europarlamentem, a być może też Radą Europejską, to musimy jeszcze paru pomysłów Europy wysłuchać. No, okazało się, że przeżyliśmy zimę, węgiel był wbrew strachom głównie Platformy, ale węgla tak samo zabrakło, jak cukru zabrakło. To znaczy dzisiaj ci, co nakupili tego węgla i na składach, no mają teraz problem, bo kupili drożej, a węgiel jest 4 razy tańszy niż był na górce. My zresztą ostrzegali w naszych mediach, że tak będzie, tylko chyba niezbyt chętnie nas słuchano w tej sprawie. Natomiast w tej chwili Unia Europejska wymyśliła nowy pomysł, a to zamknijmy polskie kopalnie i to już nie na zasadzie takiej, że CO2, tylko metan. Teraz okazuje się, że największym wrogiem są kopalnie metanowe. Jak je zamkniemy, to 80% polskich kopalni przestanie pracować i to już całkiem niedługo. A jeszcze przed chwilą dowiedziałem się, że przeszła dyrektywa, żeby do 2035 roku zaprzestać w Europie produkcji samochodów spalinowych. To oznacza bankructwo naprawdę dziesiątek fabryk w Europie. No i to jest ograniczanie wolności Europejczyków. Tutaj w Unii Europejskiej bardzo silnie pracują przede wszystkim te ugrupowania lewicowe, ugrupowania związane z partią Zielonych na tym, żeby ograniczać wolność Europejczyków, nasze prawa, naszą swobodę i oczywiście również przez to te decyzje, które tutaj są podejmowane, gospodarka europejska będzie mniej konkurencyjna. Oczywiście tutaj są forsowane różne wzniosłe hasła o ochronie klimatu, zdrowia Europejczyków. To jest oczywiście niezwykle istotne, ale przecież nie o to chodzi, wiemy doskonale, tylko chodzi o biznes, o interesy, o wpływy różnego rodzaju lobby. To, co się dzieje z dyrektywą metanową, to jest skandal, dlatego że tylnymi drzwiami próbuje się wcześniej zamknąć polskie kopalnie, zlikwidować polskie górnictwo. Ja uważam, że my górnictwo powinniśmy rozwijać również po 2049 roku, czyli w tym moment, który mamy w tej chwili
zagwarantowanie w umowie społecznej, że do tego czasu polskie górnictwo może funkcjonować. No ale teraz tylnymi drzwiami próbuje się zmienić te decyzje. I co kuriozalne, będzie Polska, ponieważ Polska będzie potrzebowała jeszcze ciągle węgla, będzie Polska mogła węgiel importować, natomiast nie będzie mogła wydobywać. No to pokazuje chyba najbardziej tą hipokryzję, która tutaj panuje. No, ale to ma pewien sens, pani premier, no bo teraz Niemcy z powrotem otwierają swoje kopalnie i w ogóle im nic nie przeszkadza. Okazuje się, że węgiel z niemieckich kopalni jest tak samo mało ma CO2, jak rosyjski gaz miał mało CO2. CO2 było tylko groźne, jak się brało z Kataru, z Norwegii, czy tam ze Stanów Zjednoczonych gaz. Tak samo niemiecki węgiel w ogóle nie podlega tym samym prawom chemicznym, co polski. No to tam nie ma tylu kopalni metanowych, no to będziemy z Niemiec sprowadzać, bo oni sobie otworzyli teraz te kopalnie, no i będziemy sprowadzać z Niemiec. No tak, no tutaj nie ulega wątpliwości, że wpływ Niemiec, niemieckiego lobby w Unii Europejskiej na te decyzje, które są podejmowane w komisji i w parlamencie, jest bardzo silny. No, ja pamiętam przecież dyskusje na Radzie Europejskiej, w których uczestniczyłam jeszcze jako ówczas polski premier na temat Nord Stream 2, w jaki sposób było to przedstawiane przez Niemców, jak Angela Merkel broniła tej inwestycji, jak ona miała być bezpieczną dla całej Europy. No, wystarczyło, że w tej chwili obnażona została poprzez właśnie wojnę na Ukrainie ta polityka. I kiedy w jednej z debat przypomniałam całą tą historię Nord Stream 2, wówczas jeden z komisarzy powiedział, no dobrze, ale już nie rozmawiajmy o tym, co było, tylko rozmawiajmy o przyszłości. Wybierzmy przyszłość, prawda? Znamy to. Wybierzmy przyszłość, tak. Znaczy, tak ale tak. Wie pani, że to hasło, które też Platforma ta stwórcza przyjęła, bo oni mniej więcej podobne hasła w tej chwili głoszą, to ma też takie satyryczne przetłumaczenie, wypieszmy przeszłość. I to może zawsze warto przypominać, bo jak ktoś krzyczy wybierzmy przyszłość, to bardziej mu chodzi o wypranie przeszłości. Ale pani premier, bo jak ja słyszę o tych kopalniach metanowych, które mają być zamykane, o tych samochodach, które, to mi się wydaje, że te różne wariactwa, które tam wypłynęły przy okazji pomysłów pana Trzaskowskiego i organizacji C40, to one nie są takie wariactwa. To znaczy, że to oni tak serio. Znaczy, że ta dyrektywa dotycząca kopalń metanowych czy samochodów, to zaczyna pokazywać, że oni z tymi robakami żartują. W ogóle jadła kiedyś pani taką pastę na przykład z glist albo koktajl z pluskiew, bo to podobno bardzo pożywne jest. No nie miałam okazji i mam nadzieję, że nie będę musiała, że jednak będziemy mogli cieszyć się produktami polskich rolników w przyszłości. Dlaczego ja wspomniałam o tym, że jest w tej chwili taka tendencja w wielu państwach europejskich do tego, żeby właśnie odsuwać te rządy i tych polityków, którzy takie ideologie lewackie forsują. I że jednak ten, no oczywiście to nie jest jeszcze tak, że konserwatyści dochodzą do władzy wszędzie i mamy szansę na przejęcie tutaj, czy w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej przywództwa. Ale jeżeli będzie dobry wynik wyborczy i w Polsce, i w Hiszpanii, i pewnie może i też i w kolejnych krajach, to jesteśmy w stanie zbudować większość, czy tutaj taką siłę, która będzie blokowała pewne złe decyzje. Ja też wierzę głęboko w to, że przyszły Parlament Europejski będzie inaczej funkcjonował, że tu będą inni politycy, że to jednak będzie więcej tego rozsądku i przede wszystkim myślenia o Unii Europejskiej i uda nam, o Europejczykach, i uda nam się odwrócić wiele złych decyzji. No ja sobie nie wyobrażam, że my jako Polska możemy się zgodzić na to, żeby na przykład takie dyrektywy jak ta dyrektywa metanowa weszła w życie. Oczywiście można sięgnąć do historii i powiedzieć tak, że wszystko się zaczęło, bo takie są fakty, w momencie, kiedy Parlament Europejski przegłosował, a Komisja Europejska wprowadza to w tej chwili w życie, pakiet Fit for 55 i te wszystkie z tym związane szaleństwa. Skoro nie podjęto wtedy decyzji o wecie, no to dzisiaj są tego konsekwencje, ale nie możemy ustępować. Dlatego dobrze się stało, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie na wniosek strony społecznej w Katowicach,
dotyczące tej dyrektywy, że byli tam, uczestniczyli w tym europosłowie z różnych grup politycznych, bo o ile chodzi o EKR, moją grupę polityczną, no to my jesteśmy zdecydowanie przeciw i wiemy, jak mamy głosować i nasi koledzy nas wspierają. Natomiast trzeba zbudować większość, więc tu jest ogromna rola tych europosłów, którzy z Polski, którzy są w innych grupach politycznych. I myślę i mam nadzieję, że jednak interes Polski zwycięży tym razem, bo oczywiście wielokrotnie europosłowie obecnej opozycji nie stawali tutaj po stronie polskich spraw. No ale może wreszcie się ktoś obudzi i taka refleksja przyjdzie. Ja widzę, że na przykład sprawa Jana Pawła II spowodowała pęknięcia również wśród samych posłów czy senatorów, bo część się wyłamuje. Tak w Sejmie jedna posłanka Platformy zagłosowała inaczej. No, widać wyraźnie, senator Libicki na swój sposób specyficzny, ale się zbuntował przeciwko tej narracji, którą Platforma i PSL serwują niestety solidarnie w Senacie. W ogóle zauważyła pani, jak dzisiaj marszałek Grodzki zachował się wobec wniosku w obronie Jana Pawła II, bo to też bardzo charakterystyczne. I to coś strasznie przypomina. No, ja byłam dość mocno zajęta dzisiaj w Parlamencie Europejskim, więc nie śledziłam tego, co się działo w polskim parlamencie, ale z tego, co wiem, nie zgodził się na to, żeby ta uchwała była procedowana. No nie poddał pod głosowanie, on ma tutaj doświadczenie, tak. Bo przez prawie 2 lata nie poddawał pod głosowanie wniosku o uchylenie swojego immunitetu, a jak już poddał, to zatkali usta prokuratorowi, który chciał powiedzieć, dlaczego ten wniosek jest... Wygląda to, że Platforma w taki sposób, czyli ucieczka w czasie głosowania w Sejmie, niepoddanie, to już będzie towarzyszyło przy wszystkich ważnych decyzjach. I to jest od najniższego szczebla władzy po ten najwyższy. No, z ostatniego tygodnia historia Rada Powiatu w Oświęcimiu, która jest zdominowana przez Platformę i PSL, nie zgodziła się na wprowadzenie uchwały o właśnie obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Pod obrady Jan Paweł II jest honorowym obywatelem ziemi oświęcimskiej. Ziemia oświęcimska, powiat oświęcimski był pierwszym, który taki tytuł mu nadał. No ale wówczas, ja pamiętam, bo ja byłam wtedy radną, pracowałam w Radzie Powiatu Oświęcimskiego wówczas i wtedy solidarnie wszyscy radni ze wszystkich ugrupowań politycznych głosowali za. No w tej chwili, jak widać, Platforma nawet na szczeblu bardzo lokalnym woli właśnie politykować w ten sposób i jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale... No właśnie, pani premier, bo dla mnie też bez żadnych złośliwości, no bo widzą, że tracą przez to gwałtownie w sondażach. To może ich kosztować marzenie o przejęciu władzy nawet nie w tej, ale w kolejnych kilku kadencjach, bo ci, co żyją, to zapamiętają całe to ich zachowanie, cały ten ciąg wydarzeń. Jan Paweł II to nie jest taka chwilowa emocja, tylko to jest element naszej pamięci narodowej, więc to po prostu zostanie. Tak? I to może ich naprawdę na długo kosztować jakiegokolwiek szansę uczestniczenia we władzy. No i przychodzi takie głosowanie w Oświęcimiu, kiedy już widzą, że dostali lanie w sondażach, w opinii publicznej i co, i uciekają, nie pozwalają na to głosowanie. Dlaczego oni się tak zachowują? Że pani ma jakąś teorię? Bo to jest bez sensu. Znaczy, ja tego tak nie rozumiem. Jest to zupełnie bez sensu, jest to niezrozumiałe. Nie wiem, o co chodzi, tym bardziej, że szczególnie w tych lokalnych społecznościach, tym bardziej to rezonuje. Ludzie nie chcą, żeby na poziomie właśnie lokalnej uprawiać taką politykę, czy takie politykierstwo, byśmy powiedzieli, bardziej przenoszone gdzieś tam z tych centralnych wyżyn. No ale jeżeli obserwujemy Tuska i to, co on w tej chwili mówi, jak się zachowuje, jak nakręca agresję, jak dzieli Polaków, jak szuka nowych tematów, żeby właśnie ten podział był coraz większy, no to można odnieść wrażenie, że Platforma jako swój fundament buduje właśnie taką agresję i burzenie wszystkiego to, co jest wartościowe dla Polski i dla Polaków. No tak, ale to się nie sprawdziło. To widać, że to po prostu to jest bez sensu, bo ja rozumiem, gdyby to im dało nawet brak zmian w sondażach, tak? No ale
gwałtowny spadek, który będzie się pogłębiał. Ja jestem zwolennikiem tezy, że to jest dopiero początek. Znaczy, że oni wywołali lawinę, która jest zmiażdży po prostu. I oni zamiast to zatrzymać, to oni to jeszcze pogłębiają. Zachowują się trochę jak ten Japończyk, który nie zauważył, że wojna się skończyła i tam w dżungli szuka jakiegoś Amerykanina, oni w tym wypadku papieża, żeby tam do niego jakoś tam medialnie strzelać. Tak? To znaczy, czy oni się aż tak oddalili, tak? Że tak nie rozumieją? Bo to ja mówię teraz bez żadnych złośliwości. No, pani z nimi rozmawia tak częściej, bo jest z nim pani w jednym europarlamencie. Czy oni aż tak odjechali, czy jednak jest tam jakiś dalszy plan, który może im coś przynieść? No, obserwując to, co tutaj wyprawiają europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, w ogóle opozycji, w jaki sposób atakują Polskę, jak wzniecają nawet debaty i dyskusje przeciwko Polsce, no to pokazuje, że tam już jest kompletne odklejenie. Nie wiem, czy to jest chęć po prostu przypodobania się tu elitom władzy w Brukseli, czy też, nie wiem, taki gen autodestrukcji. Niemniej im doradzać i za bardzo mnie to nie martwi. Oczywiście martwi mnie i zawsze protestuję, kiedy atakują Polskę, kiedy atakują moją ojczyznę, kiedy atakują polski rząd. Bo myśmy tutaj powinni w Parlamencie Europejskim w sprawach polskich stawać razem i powinniśmy bronić i polskich interesów, tak jak wspomnianych już wyżej wcześniej kopalń, tak jak polskich lasów, tak jak sprzeciwiać się atakom na Polskę z powodu rzekomego łamania praworządności i w wielu innych sprawach, których wiadomo, że nie ma poza interesami różnych grup lobby różnego rodzaju, które tu funkcjonują, czy też interesów innych krajów, które kosztem naszym chcą uzyskać swoje. I tutaj nie ma dla mnie dyskusji, że czy to opozycja, czy koalicja rządząca powinna mówić jednym głosem. Nie ma tego, szkoda, ale to jest też, myślę, no, taka refleksja, którą wyborcy powinni podjąć w momencie, kiedy będą przy urnach wyborczych, czy to jesienią tego roku wybierali polski parlament, czy później w kolejnych wyborach samorządy lokalne i Parlament Europejski. No, patrząc na to, co zrobiono z Puszczą Białowieską, to udało się ochronić miliardy korników, za to zabić milion drzew. Na tyle się szacuje straty w wyniku działalności Unii. Niestety już nie mamy czasu, ale chcę tylko powiedzieć, że ta miłość do robaków może tłumaczy, dlaczego oni tak tego kornika chronią. No, menu. No, ja pamiętam, kiedy pan świętej pamięci profesor minister Jan Szyszko bronił polskiego stanowiska dotyczącego właśnie Puszczy Białowieskiej, jak był odsądzany od czci wiary i jak był atakowany. No, no, dzisiaj można powiedzieć tak, wszyscy wiemy, że to on miał rację. Jest to gorzka ta satysfakcja, ale Jan Szyszko miał rację, profesor Jan Szyszko. W tej sprawie polscy politycy świętej pamięci Lech Kaczyński, który przestrzegał przed Rosją, przed złymi decyzjami niemieckimi dotyczącego chociażby Nord Stream 2, miał rację. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski i my jako Polacy powinniśmy przytaczać takie wnioski, mówić o tym, przypominać, żeby refleksję wzbudzić też w innych. No i pani się dziwi, że Donald Tusk krzyczy, żeby wybrać przyszłość. No, jak pani chce mu takie rzeczy przypominać? To brutalne. Ja sądzę, że poniżej pasa. Przypominać mu, co mówił i robił. To. Że przyszłość Donalda Tuska, sądzę, będzie na aucie. Bardzo dziękuję. Pani premier Beata Szydło, eurodeputowana. O tym, dlaczego Platforma traci gwałtownie w sondażach i o kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego wieczoru.